Robiłam to w bardzo dziwnych miejscach, na ławkach w parku, na podłogach. Także wracałyśmy pieszo, a ja po prostu wyłam na ulicy. Jedna z osób zabezpieczała, druga trzymała za nogi. Nowy odcinek Wizji Świata. Zapraszam. Moim gościem jest Anna Nowak, inicjatorka akcji Przewijamy Polskę. Pani Anno, skąd pomysł na przewijaki dla osób dorosłych? Życie pokazało, jaki jest problem. Już właściwie od kilku lat brak przewijaków nas bardzo niepokoił, ponieważ osoby z niepełnosprawnością w Poznaniu są dość aktywne, wychodzą z domu. Organizacje pozarządowe, takie jak nasze, organizują różnego rodzaju spotkania w przestrzeni publicznej, wielogodzinne czasami. Na przykład co roku 5 października rozpoczynamy taki cykl wydarzeń związanych z dawaniem zielonego światła osobom z mózgowym porażeniem dziecięcym, ponieważ 6 października jest Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego i tegoż dnia na takim największym placu w sercu Poznania robimy happening. Nieraz jest tak, że przebywamy tam parę godzin. No i okazało się, że osoby dorosłe, które nie kontrolują potrzeb fizjologicznych, no i korzystają z tak zwanych pieluchomajtek, no po prostu no po 3-4 godzinach przebywania poza domem, po prostu najzwyczajniej w świecie muszą tą pieluszkę wymienić samodzielnie bądź z pomocą opiekuna. Czy to nie było możliwe? W tak dużym mieście jak Poznań toalety nie do końca są przystosowane miejskie. Są tam progi, schody, no ale przede wszystkim nie ma miejsca, żeby to dokonać w jakichś takich cywilizowanych i godnych warunkach. No i co myśmy robili? No robiliśmy to, co robią osoby z tym problemem w całej Polsce. Czyli szukaliśmy jakiejkolwiek bezpiecznej, intymnej w miarę przestrzeni, żeby tę czynność wykonać. 2 czy 3 lata temu kilka osób musiało właśnie taką pieluchę mieć zmienioną. No i była to apteka, na podłodze rozłożony kocyk. W jednym przypadku poszukaliśmy ławki w takim bardziej odosobnionym miejscu. Zasłoniliśmy sobą tą osobę leżącą na ławce. Nie mieliśmy żadnego koca, żeby stworzyć taki pseudoparawan. No po prostu no, sobą zasłoniliśmy, żeby to tak nie wystawiać tej osoby na widok publiczny. W innym przypadku, to było w ubiegłym roku, 6 października. Była to taka no, sytuacja no, naprawdę bardzo trudna i myślę, że niebezpieczna. A mianowicie musieliśmy 3 osoby dokonać właśnie wymiany pieluchomajtek u dorosłej kobiety. I stało się to w toalecie dla osób z niepełnosprawnością w jednej z restauracji, gdzie był przewijak dla niemowląt. I po prostu część ciała tej osoby położyliśmy na tym maluteńkim urządzeniu. Jedna z osób zabezpieczała, druga trzymała za nogi, a trzecia wymieniała pieluchę. Naprawdę sytuacja niezwykle traumatyzująca i dla tej osoby, której to bezpośrednio dotyczyło. Dla osób, które brały w tym udział i zdawały sobie sprawę, że to jest bardzo nie w porządku i no, że to jest w ogóle też zagrażające życiu i bezpieczeństwu. No a opiekunka tej osoby, mama, no to w ogóle czuła się z tym wszystkim bardzo źle. No ale to była sytuacja konieczna. Czym się ten dzień różnił od innych, że zaowocował nowym projektem? Tego samego dnia w Centrum Inicjatyw Rodzinnych odbyło się takie spotkanie online, w którym brałam udział i brał też udział profesor Marek Jóźwiak, reprezentujący tego dnia Polską Akademię Niepełnosprawności Dziecięcej. W tym spotkaniu jako trzeci brał udział pan Łukasz Garczewski, nasz były wiceprezes, osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym, i rozmawialiśmy w kontekście właśnie tego Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego o problemach naszego środowiska, ale też o jakichś marzeniach, o codzienności, o właściwie wszystkim i o edukacji, o rehabilitacji.
No, a ja tego dnia tak poczułam, że muszę powiedzieć właśnie o tych przewijakach. Zaapelowałam właśnie o taką godność w tych sytuacjach bardzo intymnych dla tej pomijanej grupy dorosłych osób, które mają takie same potrzeby jak zdrowe małe dzieci, nie korzystające jeszcze z nocnika czy z toalety, korzystające z tak zwanych pampersów. I wszystkie inne osoby, które są zmuszone, czy z powodu choroby, no różne są sytuacje, prawda, czy nietrzymania moczu, właśnie skorzystania z tego typu zaopatrzenia ortopedycznego, no że po prostu one nie mają gdzie, czy opiekunowie ich tego dokonać. I to jest takie antygodnościowe, takie dyskryminujące. I to po prostu w dzisiejszych czasach nie powinno mieć miejsca. Każdy z nas, myślę, że w takich sytuacjach właśnie toaletowych czy pielęgnacyjnych, no lubi mieć to pomieszczenie takie tylko dla siebie i po prostu tą pewność, że nikt nie przeszkodzi, nikt nie będzie patrzył. To są takie nasze chwile, więc myślę sobie, że w sytuacji, kiedy osoba dorosła, aktywna zawodowo, bardzo taka no, żyjąca pełnią życia, ale korzystająca z tych pieluchomajtek, to jest to takie, myślę, szczególnie upokarzające po prostu. No i właśnie stąd wziął się ten temat przewijaków w Poznaniu. Ja wtedy zaapelowałam za pomocą właśnie internetu do wszystkich decydentów, samorządowców, organizacji pozarządowych, wszelkich ludzi, którym ten problem jest bliski, o to, żeby po prostu lokalnie próbowali problem rozwiązać i no po prostu szukali takich miejsc, organizowali taką przestrzeń. No i właśnie, żeby można było te przewijaki zamontować. Jak powinny wyglądać takie przewijaki? Jak powinny wyglądać pomieszczenia, żeby rzeczywiście ta czynność odbywała się z zachowaniem godności? No myślę, że musi być to jednak urządzenie, powierzchnia przystosowana do tego typu czynności. Oczywiście może to być nie urządzenie specjalistyczne, tylko na przykład kozetka o odpowiednich wymiarach dla osoby dorosłej. Ja przyjmuję, że jest to standardowo 1,80 m o szerokości między 55 a 80 cm. Dobrze jest, jeżeli jest możliwość regulowanej wysokości za pomocą urządzenia elektrycznego, korbki, czegokolwiek, ale może to też być leżanka, która jest zamontowana na takiej wysokości między 55 a 75 cm. Oczywiście obita tkaniną, którą można dezynfekować i zmywać. Zaopatrzona w jakąś boczną barierkę, która zabezpieczy osobę leżącą przed wypadnięciem, zsunięciem się. No i jednocześnie też ta barierka musi być zabezpieczona jakąś miękką nakładką, żeby nie skaleczyć tej osoby lub osoby przewijającej. Pomieszczenie, no standardowo, jakiś punkt umożliwiający umycie rąk, czyli umywalka. Na pewno kosz, pojemnik na odpady, prawda? No bo trudno tą pieluchę po prostu zabierać ze sobą. No i myślę sobie, że fajnie by było, żeby też była jakaś możliwość odpowiedniej przestrzeni na manewry wózkiem, bo w tymże pomieszczeniu musi się znaleźć miejsce na manewr wózkiem, miejsce dla opiekuna. Brzmi całkiem prosto. To jak to się stało, że to nie istnieje? Z czego to wynika? Nie mam pojęcia. I powiem szczerze, że czuję się z tym źle, że nie mam pojęcia, jak to się stało, że tyle lat o tym nie mówiliśmy. Ja w momencie, kiedy właśnie poczułam, że taką dużą niezgodę na to wszystko, co tutaj w Polsce jest, i bo wiem o tym, że w, powiedzmy sobie w innych krajach, znaczy głównie wiem o Wielkiej Brytanii, bo też na właśnie łamach portalu niepełnosprawni.pl czytałam artykuł na temat właśnie takiej akcji, którą osoba z mózgowym porażeniem dziecięcym zainicjowała w Wielkiej Brytanii i na przestrzeni 10 lat od 2007 roku udało się zorganizować w tym kraju ponad 1400 miejsc właśnie służących tej czynności, przewijaniu osób dorosłych. Także to są wszystko nowe jakieś sprawy. Nie tylko ja czuję, że coś przeoczyłam, ale myślę, że to ma miejsce w Warszawie, w Szczecinie, w Kielcach, w Rzeszowie, w Poznaniu i w innych miastach. Ale tutaj muszę powiedzieć, że w Krakowie znalazła się fundacja Mali Siłacze,
którą zarządza pani Magda Łukasik, która prawie że równolegle poczuła, że trzeba to po prostu załatwić, czyli trzeba te przewijaki zorganizować. I Kraków po prostu ma w tej chwili zaszczytne, bo pierwsze i chyba jedyne miejsce, jakie jest w Polsce, gdzie rzeczywiście zostało zamontowanych 6 takich przewijaków, niewystandaryzowanych, bo one były po prostu robione na zamówienie do konkretnych miejsc i one są w różnych rozmiarach, ale wiem, że służą, są w obiektach sportowych i w obiektach tak zwanych kultury. Także Kraków już takie miejsca ma. Myśmy się zorientowali, kto jest producentem tych przewijaków krakowskich. Jest to firma z Łodzi, z którą się skontaktowałam. Dyrektor handlowy tejże firmy opracował projekt standardowego przewijaka na potrzeby naszego pomysłu, którym jest ogólnopolska akcja Przewijamy Polskę. Jak ma wyglądać to przewijanie Polski? Jaki ma być efekt? No, efekt co najmniej taki jak w Wielkiej Brytanii. Tam udało się zorganizować, tak jak mówiłam wcześniej, około 1500 takich miejsc, które są najczęściej usytuowane w toaletach dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast muszę powiedzieć, że my się nie upieramy, że akurat w tym miejscu, bo to może być też zupełnie osobne pomieszczenie. Co jest ważne? Ono musi być oddzielone, czyli albo zamykane drzwi, albo po prostu kotara, rodzaj takiego parawanu, bo to też musi, o to też musimy zadbać, żeby to po prostu no było w takich bardzo intymnych warunkach. Natomiast wiem, że są takie pojedyncze miejsca, bo nasza akcja już ma taką stronę na jednym z portali społecznościowych, właśnie Przewijamy Polskę pod taką nazwą i piszą do nas ludzie z całej Polski, oczywiście sekundują bardzo temu pomysłowi. Wszyscy teraz dostrzegają, że po prostu ten problem jest niezaspokojony i ten problem jest, że trzeba coś z tym zrobić. Także myślę sobie, że takie pospolite ruszenie będzie w tej chwili, bo po prostu, no nie wiem, wszyscy się obudzili w tej chwili i no nie ma, coś trzeba zrobić. Koszt rozwiązania tego problemu, taki jednostkowy, nie jest duży. Dobra wola, inicjatywa, nie wiem, czy we współpracy z samorządem lokalnym, tak jak to tutaj w Poznaniu jest, my w tej chwili mamy już zakupiony przewijak i będzie on montowany w starym ogrodzie zoologicznym w Poznaniu, w miejscu ogólnodostępnym. Chciałabym, żeby właśnie Poznań miał nie jeden przewijak, bo oceniamy, że takich miejsc, takich urządzeń powinno być 10-15 w tak dużym mieście jak Poznaniu, prawda? Bo trudno, żeby biegać po całym mieście i szukać. One po prostu powinny być, nie wiem, w galeriach handlowych, czy nawet w jakichś sieciach gastronomicznych, czy w urzędach. Wiem, że w Wielkiej Brytanii w tej chwili doprowadzono do takiej sytuacji i takich zmian w ustawodawstwie, że wszystkie obiekty w tej chwili nowo oddawane, takie publiczne, muszą poza toaletą dla osób z niepełnosprawnościami posiadać również takie miejsce do przewijania osób dorosłych. Pani zna ten problem z autopsji, prawda? Nie tylko z artykułów. Tak, bo przyznam się, że historia, którą opowiedziałam wcześniej o przewijanej kobiecie na przewijaku dla niemowląt, to jest historia mojej córki, która jest osobą 36-letnią i która no, też wymaga takiego zaopatrzenia i no ja od lat mam taki problem, żeby zagwarantować jej w różnych miejscach, również podróżując po Polsce, takie miejsce bezpieczne, gdzie gdzieś możemy dokonać tej wymiany pieluchy majtek. Robiłam to w bardzo dziwnych miejscach, na ławkach w parku, na podłogach, w toaletach, na podłogach, które bywają mokre, zanieczyszczone. Oczywiście rozkładałam jakąś folię, rozdzierałam jakiś worek foliowy na śmieci, żeby zabezpieczyć tą przestrzeń. No powiem tak, że powiedzieć o tych miejscach, że są nieestetyczne czy mało estetyczne, to za mało. Warunki obrzydliwe, urągające po prostu czemukolwiek, a przede wszystkim godności i takiemu. No naprawdę, aż łza się w oku kręci, że do tej pory... 36 lat. Tak, 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 tak. No naprawdę kawał czasu i tylko w domu i właściwie w ośrodku, w którym córka
przebywa na co dzień, no to takie miejsca istnieją siłą faktu. No bo jeżeli ktoś, powiedzmy, mieszka tam, czy przyjeżdża systematycznie na terapię i trzeba tą czynność wykonać wielokrotnie, no to siłą faktu takie miejsce musi się znaleźć. Natomiast w przestrzeni publicznej nie ma nic. To jest trawnik, ławka, podłoga, jakakolwiek przestrzeń, gdzie da się położyć tą osobę i dokonać wymiany pieluchomajtek. Zdarzyła się Pani kiedyś jakaś upokarzająca sytuacja? Każda z nich jest upokarzająca, przede wszystkim dla córki. I pomimo, że jest osobą z dużą niepełnosprawnością intelektualną, bardzo mi ufająca, to mnie jest wstyd za nią, za świat, za wszystkich w takich sytuacjach. Zdarza się, że ktoś reaguje na ten widok? Nie były to jakieś reakcje wrogie, ale widziałam ogromne zdziwienie, odwracanie wzroku. No ja myślę, że szanuję za tą reakcję, bo ja też starałabym się nie zwracać na to uwagi. Bo jeżeli widzimy na przykład rodzica małego dziecka, które gdzieś tam za krzaczkami, czy powiedzmy sobie, no, szuka jakiejś przestrzeni, żeby dziecko mogło się wysiusiać, bo to różnie bywa. Każdy z nas ze swojego życia zna takie sytuacje. To jest inna, to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli dotyczy to małego dziecka. Ale jeżeli to jest już nastolatek, osoba dorosła, no to po prostu to są sytuacje żenujące, które nie powinny mieć miejsca. I to nie te osoby, których to dotyczy, powinny się wstydzić, tylko my się powinniśmy wstydzić za to, że nie pomyśleliśmy o tym wcześniej i że nie próbowaliśmy tego rozwiązać i takich miejsc nie stworzyliśmy. Czuję się zażenowana, nawet mówiąc o tym. Teraz ruszacie z akcją. Czy jest przychylność samorządu, żeby to zmienić? No, może powiedziałabym tak, nie uogólniałabym, że całego samorządu, bo nie ma takiego stanowiska formalnego, ale z kimkolwiek nie rozmawiamy w momencie jakby mówienia, czego dotyczy problem, a jednocześnie wspominamy, czy tutaj dajemy przykład, że nie są to wielkie środki, żeby taki przewijak zainstalować, zakupić. Nie chcę tutaj wskazywać konkretnej firmy, ale naprawdę można zakupić taki przewijak za brutto około 2,5 tysiąca złotych. Także to nie są jakieś wielkie koszty. Ja tutaj mam ogromną nadzieję, pokrywam w galeriach handlowych, które naprawdę dysponują dużymi przestrzeniami, więc jeżeli nawet w istniejącej już toalecie nie uda się takiego przewijaka zamontować, to wierzę w to, że znajdą się takie miejsca, gdzie bez problemu będzie można oznakować i po prostu dać takie miejsce tym ludziom, opiekunom, żeby to się odbywało w sposób godny, taki po prostu mimochodem, żeby tego nie akcentować, że tu specjalnie. Nie, to po prostu powinno być normą, to powinno być powszechne. Powinniśmy bez lęku po prostu podróżować, poruszać się, wiedząc, że w każdej chwili, nie wiem, czy przy zjazdach na autostradach, w takich toaletach, czy przy różnego rodzaju gościńcach gdzieś przy drogach, gdzie jedziemy sobie, no po prostu, żeby takie miejsce było i żeby nie trzeba było szukać łąki, nie wiem, gdzieś jakieś ławki. Cofnijmy się trochę w czasie, 36 lat się cofnijmy. Kim Pani chciała wtedy być? I jak Pani sobie wyobrażała swoje życie, zanim urodziła się Agnieszka? Chciałam być na Pani miejscu, ponieważ całe życie swoje nastoletnie wiązałam z dziennikarstwem. Chciałam być dziennikarką radiową, może mniej telewizyjną. Zawsze lubiłam pisać. Zresztą trochę też pracowałam w tej branży, będąc na studiach w Warszawie, bo jestem pedagogą specjalną. Kończyłam obecną Akademię Pedagogiki Specjalnej imieniem Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na Szczęśliwickiej. To zresztą zrobiłam ten kierunek studiów, ukończyłam już po urodzeniu córki, chcąc sobie poradzić jakby z tą całą sytuacją, która powstała w naszym życiu, bo jest moja córka Agnieszka ma zdiagnozowane mózgowe porażenie dziecięce, czterokończynowe, jest również osobą głuchoniemą, z dużą niepełnosprawnością intelektualną, jest całkowicie osobą zależną. No i też przez długie lata pracowałam jako pedagog specjalny. Przez jakiś czas tak eksperymentalnie byłam również jej nauczycielem. No, największym moim marzeniem było być dziennikarzem,
zwiedzać Polskę, świat, opowiadać o różnych dobrych rzeczach, przede wszystkim o dobrych rzeczach i taki pozytywny przekaz dawać. Także to było takie moje marzenie wielkie. I narodziny Agnieszki były trzęsieniem ziemi. O tak, tak, tak. Znaczy może same narodziny nie, bo ona była taka dosyć wyczekiwana. Bardziej ta diagnoza, która się pojawiła w wieku jej 6 miesięcy, w zupełnie przypadkowy sposób. Myśmy widzieli tutaj jako jej najbliżsi, że rozwija się ona troszeczkę inaczej, wolniej od rówieśników, ale w związku z tym, że była moim pierwszym dzieckiem, ja nie miałam specjalnego porównania, więc wszystko przyjmowałam tak bardzo optymistycznie, ewentualnie brałam pod uwagę to, co mówili lekarze, że troszeczkę wolniej, że trzeba poczekać i że będzie, że wszystko jest w porządku. Także ta diagnoza, właściwie informacja o tym, że córka wymaga rehabilitacji i jest najprawdopodobniej osobą z okołoporodowym uszkodzeniem mózgu, dowiedziałam się w poradni preluksacyjnej, ponieważ byłam na kontroli stawów biodrowych i tam właśnie lekarka mi to powiedziała. No nie ukrywam, byłam wtedy kobietą 24-letnią. Szpital, w którym byłam w poradni, to jakieś 5-6 przystanków tramwajowych od mojego miejsca, naszego miejsca zamieszkania. Także wracałyśmy pieszo, a ja po prostu wyłam na ulicy. Nie byłam w stanie w ogóle ukryć rozpaczy ani łez. Było to dla mnie bardzo trudne. Wtedy rozumiała Pani, co to oznacza? Czy musiała się Pani tego uczyć krok po kroku? No, musiałam się uczyć. To było takie wrzucenie na głęboką wodę. Proszę pamiętać, że to był rok 1984. Nie było internetu, nie było telefonów komórkowych. Nie można było zadzwonić do przyjaciela, prawda? To była sytuacja zupełnie trudna. Ja nie miałam specjalnie doświadczeń w kontaktach, chociaż tutaj bym skłamała, bo ja miałam, już nie żyję niestety, bardzo bliskiego kuzyna z niepełnosprawnością intelektualną, który był nieco ode mnie starszy i często wyjeżdżaliśmy wspólnie z jego rodzicami na wakacje. Ale Władek był od zawsze, no bo był starszy, czyli ja znałam go po prostu praktycznie od urodzenia swojego, więc dla mnie nie był nikim szczególnym, był po prostu kuzynem Władkiem. Natomiast niedaleko mojego domu była siedziba Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i był plac zabaw. I bardzo często osoby z tego stowarzyszenia przychodziły na plac zabaw. Ale muszę powiedzieć, że ja nie miałam nigdy problemów z akceptacją, ze wspólną zabawą. Nie wspominam tego w jakiś sposób szczególny. Natomiast no, to zupełnie jest inna sytuacja, kiedy nagle człowiek się dowiaduje, że jego dziecko, tak powiem wprost, ma uszkodzony mózg. I teraz co się za tym kryje? To było tak wielka niewiadoma i w sumie no, tak przerażająca informacja, że muszę powiedzieć, w takim szoku byłam, myślę, że około półtora miesiąca, dwóch miesięcy. No oczywiście to nie było tak, że to była jakaś apatia, bo no, to jest taki instynkt, tak jak człowiek ma instynkt samozachowawczy, tak samo matka w stosunku do swojego dziecka. No najczęściej, myślę, tak było w moim przypadku, uruchamia się konieczność, nie wiem, niesienia pomocy, dowiedzenia się jak najwięcej, no nie szukania jakichś kontaktów. Przede wszystkim ja wtedy pamiętam, że ja w ogóle nie przypuszczałam, że to będzie trwało tak zawsze. Ja myślałam, że to jest po prostu choroba, że to jest jakaś sytuacja przejściowa i ja tutaj jestem w stanie zadziałać, pomóc i to jakoś będzie. No i myślę, że dobrze, że tak myślałam, bo myślę o tym, że to tak już na zawsze i że to będzie opieka 24-godzinna i że moje życie zmieni się o 180 stopni i to nie ja będę już w tej chwili zarządzała swoim życiem, tylko moja córka. No naprawdę tak jest. Nie przypuszczałam, że to się tak potoczy. Aczkolwiek nie czuję porażki. Ja nie jestem osobą, która się cieszy, dlatego że ma dziecko z niepełnosprawnością i że mówi, że to dar od Boga. Ja nie postrzegam tej sytuacji w taki sposób, ale ja ją zaakceptowałam i myślę sobie, że to nie jest jakiś powód do dumy, ale nie mam poczucia, że przegrałam to życie jako człowiek i jako ta niedoszła dziennikarka.
Czy z powodu Agnieszki założyła Pani ośrodek? Nie, nie, nie. To znaczy ośrodek tak, ale ośrodek powstał 20 lat temu, a stowarzyszenie lat 28. Najpierw było stowarzyszenie. To jest też taka historia, no te same życie, bo ja w maju kończę 60 lat, więc jeżeli stowarzyszenie istnieje 28, a już przedtem działałam w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w kole pomocy dzieciom o niepełnej sprawności ruchowej chyba 3 lata. Też pełniłam tam jakąś funkcję, nie byłam założycielem, ale pełniłam tam jakąś funkcję, byłam sekretarzem, potem wiceprzewodniczącą tego koła. I w roku 1993, już parę miesięcy przedtem, postanowiliśmy w kręgu bodaj 20 rodzin, że musimy założyć właśnie taką organizację pozarządową, która będzie przede wszystkim właśnie pomagała, wspierała dzieci, wtedy dzieci, młodzież z mózgowym porażeniem dziecięcym i ich opiekunów. I tak powstało właśnie nasze stowarzyszenie, no, które się bardzo rozrosło, no, które ma już teraz prawie 30 lat i właśnie w roku 2001, 1 kwietnia, to nomen omen, w prima aprilis otworzyliśmy szeroko drzwi w tego budynku przy ulicy Żurawinowej 5/7 w Poznaniu, w budynku żłobka i uruchomiliśmy przy pomocy wielu, wielu życzliwych ludzi dzienny ośrodek terapeutyczny Żurawinka dla dorosłych, bo warunkiem było ukończenie 18 roku życia dla dorosłych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji właśnie z mózgowym porażeniem dziecięcym. To muszę zapytać, czy macie tu przewijak? Mamy. Mamy, ale to nie w ramach tej akcji, którą teraz inicjujemy. To jest to, o czym mówiłam wcześniej, po prostu w miejscach, gdzie osoby wymagające wymiany pieluchomajtek przybywają systematycznie, to jest konieczność. To jest konieczność. No, no musi być to albo jakaś kozetka, jakaś leżanka. No musi to być, no bo kadra, która pracuje w takim miejscu, no też musi mieć zagwarantowane bezpieczne wykonywanie takiej czynności. Także też konieczny jest jakiś podnośnik, który tą osobę dorosłą z wózka przeniesie na tą kozetkę czy właśnie na jakiś przewijak. Także tak, tutaj w Żurawince takie miejsce mamy. Mamy nawet osobne pomieszczenie, w którym ta cała czynność jest wykonywana. I zaczęliście od siebie. Tak, zaczęliśmy od siebie bardzo wiele lat temu. Natomiast no, w tej chwili inicjujemy właśnie tą taką ogólnopolską akcję, którą nazywamy Przewijamy Polskę i właśnie mamy nadzieję, że we wszystkich miejscach, nie tylko w miejscach terapii, rehabilitacji, jakiegoś dziennego pobytu osób z niepełnosprawnościami, że takie miejsca po prostu powstaną w przestrzeni publicznej. I co chcę zaznaczyć, że z takich miejsc będą mogły korzystać przecież niemowlęta, dzieci, młodzież, dorośli, ale również no, nasi rodzice, dziadkowie, osoby po udarach, wylewach, które przecież też przebywają poza miejscem zamieszkania i tak samo potrzebują takich miejsc. Także ja myślę, że naprawdę to będą takie miejsca, które przydadzą się bardzo wielu osobom, o czym nawet w tej chwili nie myślimy. Przy okazji teraz przygotowywania tej całej akcji rozmawiałam z różnymi osobami zależnymi, które są aktywne zawodowo i które właśnie borykają się z tym problemem i mówią mi tak smutne dla mnie historie i takie chyba pouczające dla nas wszystkich. Dorosła kobieta mówi, że jeżeli planuje wyjazd do centrum Poznania, to po prostu tego dnia przed wyjściem niczego nie pije. Żeby nie było konieczności właśnie zmiany tej pieluchy. Wiem o przypadku dorosłego mężczyzny, który planując jakiekolwiek, a jest osobą bardzo aktywną, wyjścia właśnie do centrum Poznania i też przebywanie poza miejscem zamieszkania, dzień wcześniej bierze ileś tabletek stoperanu. Każdy myślę, że sobie zdaje sprawę, co kryje się za sytuacją niemożności zmienienia pieluchomajtki przez ileś godzin. Poza po prostu złym samopoczuciem tej osoby, która jest zmuszona być w takiej sytuacji, no do tego dochodzi przykry zapach, czasami zmoczenie odzieży, wózka, na którym się ta osoba porusza, całkowity dyskomfort. Naprawdę to są bardzo trudne sytuacje, o których się nie mówi. Ale jak to się stało, że 36 lat Pani się tym zajmowała,
I nigdy wcześniej nie pomyślała Pani, jak to jest, że ja nie mam gdzie, że ja nie mogę. Że... Jest mi wstyd. Tak, że wszyscy mnie w tym zostawili. Tak, ja po prostu sama będąc w tej sytuacji opiekuna, powiem szczerze, że robiłam wszystko, żeby w takich sytuacjach logistycznie sobie zaplanować możliwość dokonania wymiany tej pieluchomajtki u córki. Natomiast powiem, że ja nie mam wytłumaczenia dla siebie, dlaczego nie pomyślałam o tej akcji wcześniej. Jest mi wstyd, ale powiem szczerze, że z drugiej strony cieszę się, że jednak to zrozumiałam i że ta inicjatywa powstała. Co jest teraz ważne? Znalazło się kilka osób w Polsce, z którymi właściwie przy tej akcji się poznałam. To jest pani prezes Fundacji Nieodkładalni z Gliwic. To jest właśnie wspomniana już pani Magda Łukasik z Fundacji Mali Siłacze z Krakowa. To jest pani Alicja Jankiewicz z Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. To jest pani Agnieszka Sprycha z Fundacji Integracja. No i po prostu jest kilka osób, z którymi rozmawiałam i które podczas jednej rozmowy powiedziały: no mój Boże, no trzeba to robić, to jest konieczne. Nadszedł ten moment, musimy nadrobić zaległości. Także powiem szczerze, że z kimkolwiek o tym rozmawiam, to widzę błysk w oku, mówi: róbmy to, to jest ważne, to jest konieczne. Jak mogliśmy o tym wcześniej pomyśleć? Teraz ta akcja to zapewne Pani taki wielki plan na życie, a jakie ma Pani jeszcze marzenia, dążenia? Co by Pani jeszcze Mój chciała? Mój Boże, tyle jest do zrobienia. To znaczy, ja nie powiem, że ja żyję projektowo, ale w związku z tym, że od 25 lat zarządzam stowarzyszeniem i w ogóle staram się być taką osobą bardzo aktywną, mało śpiącą. Znaczy, tego snu by się przydało, no ale po prostu no, doba ma tylko 24 godziny, naprawdę nie jest łatwo ją tak racjonalnie wykorzystać, także zawsze czasu brakuje. Półtora roku temu skończyłam pracę nad taką innowacją, która nazywa się Paszport Życia. To jest też bardzo ważny temat. To jest innowacja, która miała pomóc dorosłym osobom nieporozumiewającym się werbalnie w zabezpieczeniu informacyjnym na wypadek nagłej utraty stałego opiekuna. Innowacja została świetnie oceniona. Wygrała w Poznaniu taki konkurs Inicjatory Roku 2019 w kategorii Zdrowie. Uzyskała rekomendację do systemowego wdrożenia w całej Polsce i niestety ugrzęzła w jakiejś ministerialnej szufladzie. Także chciałabym wrócić do tego paszportu życia. W międzyczasie jeszcze kilka pomysłów z tym związanych przyszło mi do głowy. Jeszcze bym chciała to w jakiś sposób zoptymalizować i udoskonalić. Generalnie w tej chwili bardzo chodzi mi po głowie stworzenie możliwości zabezpieczania osób zależnych na wypadek śmierci opiekuna. Już w formie jakiegoś wspomaganego mieszkalnictwa, no jakichś stałych form opieki, niekoniecznie w postaci domów pomocy społecznej. Czyli o emeryturze Pani nie myśli? Absolutnie nie. Absolutnie nie, naprawdę. Jest tyle do zrobienia jeszcze i jest tylu ludzi, którzy jest gotowy w tym pomagać. Niektórym nawet nie trzeba tego po prostu mówić. No, sami właściwie wchodzą we wszystkie jakieś propozycje, projekty, bo one są tak jak przewijaki, takie normalne, że właściwie siada się przy stole, rozmawiać o tym, słuchaj, jest taka potrzeba. Boże, no to robimy to. No, to od czego zaczynamy? My jesteśmy w tej chwili na takim etapie. Dlaczego ona jest potrzebna? Dlaczego i w jaki sposób każdy z nas może się do niej włączyć? W jaki sposób? Ja myślę, że przede wszystkim trzeba zorientować się, czy w mieście są takie miejsca, które być może są przystosowane, bo ja tutaj do mnie docierają takie informacje, że w Świeciu na przykład jest taki przewijak, że w jakiejś tam miejscowości jest taki przewijak. On się w ten sposób nie nazywa, ale jest to miejsce, w którym właśnie można taką czynność wykonać w sposób bezpieczny i wygodny. Także myślę sobie, że trzeba to skatalogować, trzeba zinwentaryzować toalety miejskie, trzeba zobaczyć, jaką one przestrzenią, jakie są warunki techniczne, czy wystarczy
wystarczy po prostu zakupić przewijak, zamontować, zdobyć na to środki. Ja tutaj wierzę w pomoc i samorządów, ale również podmiotów gospodarczych. Ja myślę, że każda galeria w Polsce w bardzo szybkim czasie zamontuje taki przewijak i z powodu właśnie takiej gotowości do przyjęcia takich klientów w sposób godny, którzy przebywając wiele godzin w galerii, nie wiem, spożywając tam posiłek, robiąc zakupy, idąc do kina, również będą mogli skorzystać z przewijaka. Bardzo na to liczę. Liczę na właśnie restauracje, miejsca gastronomiczne, na stacje benzynowe, na różne punkty na autostradach. Ja myślę, że takich miejsc, no już nie mówiąc o instytucjach publicznych, może nawet w parlamencie, no nie może, tylko na pewno musi taki przewijak powstać. Także ja myślę sobie, że to miejsce powinno być wszędzie tam, gdzie są łazienki, gdzie są toalety. No po prostu trzeba to, po prostu to musi być standardowe urządzenie, które w każdym miejscu tak po prostu jest. Nie, że specjalnie, tylko ono po prostu jest i czeka. Bardzo dziękuję za rozmowę, ale zanim się pożegnamy, muszę zapytać, z czego Pani czerpie siły i energię, by żyć od projektu do projektu? To nie jest życie od projektu, to jest życie w projekcie, w projektach. Nie ma po prostu czasu, one się ze sobą przenikają. To nie jest tak, że tutaj można coś zaplanować. To jest po prostu życie. To jest kierowanie organizacją, która wchodzi w różne inicjatywy. No tutaj w Poznaniu naprawdę, ja nie chcę mówić, że jesteśmy jakąś wielką rodziną, ale we mnie jest taka wielka otwartość, szacunek i no, wobec wszystkich, którzy próbują coś zrobić dla innych. Może przy okazji też dla siebie, bo naprawdę altruizm jest prawie chyba niemożliwy. Bo ja też nie jestem altruistką, ja nie pracuję zawodowo w stowarzyszeniu, ja jestem wolontariuszką i właściwie we wszystkich inicjatywach, w których pracuję, jestem wolontariuszką, ale nie jestem altruistką, bo ja z tego czerpię radość, zadowolenie, to jest ta gratyfikacja. I to wystarczy za nieprzespane noce? To znaczy, tak jest. No, nie ukrywam, że ja nie jestem kobietą z żelaza i no, też przechodzę różne kryzysy, zwątpienia. Jestem też zmęczona, to jest naturalne i też o tym mówię. Ja muszę powiedzieć, że to też chciałabym o tym powiedzieć, że jestem tak bardzo wdzięczna wszystkim osobom, gdzie po prostu, nie wiem, w jakimś poście, który umieszczę na portalu społecznościowym i piszę, słuchajcie, mam zły dzień, jestem zmęczona, rozdzwaniają się telefony, nie wiem, przyjeżdża jakiś posłaniec z bukietem kwiatów, z czekoladą, z orzechami, którą uwielbiam i po prostu tyle dobrej energii się nagle pojawia, że no i po prostu się regeneruje bardzo szybko, a poza tym szkoda mi życia, wiem, że jest tylko jedno. Wiem, ile mam lat, wiem, ile jest do zrobienia i jestem taka strasznie zakłonna.